Powtarzam wam, skurlone kiepy, żem przybył z samego Tartaru. Zabrało mnie przez bramę w dzielnicy pani przy starej fontannie za planarnym konsorcjum handlowym. Na samą iglicę wyprzycięte skórogłowy, przecież każdego z was może spotkać ten sam los. Tartar. To nie więzienie. To świat będący więzieniem. Świat ze spiralnych obręczy stworzon, które ocierając się o siebie, za każdym razem powodują dudniący dźwięk wewnątrz umysłu każdego trepa, który stamtąd się nie wywodzi. A uciec można z niego jeno balonem unoszącym się w powietrzu, ale... Dokąd? Opuszczając bowiem jedną warstwę planu, przenosisz się na drugą warstwę tego po stokroć przeklętego więzienia. Dookoła i tak w kółko, po spirali, pod którymi czarna wieczność Gehenny, a nad którymi już tylko srebrzysta pustka. Kolotys, którym zarządzać władcy bestii poczęli, Gilder Starkad i Garond Kieł, wyzyskiwać mieszkańców, ograbiać z wody pitnej, co by nigdy nie przestali korzystać z dżungli na dnie kanionu, co by nigdy nie przestali polować na siebie nawzajem i okoliczne bestie z najgorszych koszmarów tego świata. Dżungli krainą wiecznych łowów nazwaną, która połączona magicznymi bramami przenosić między światami potrafi. Dżungli, gdzie łowów wiecznych końca nie ma, a nad wszystkim czuwa okiem czujnym sam Malar, władca nad władcami, bestia nad bestiami, żywiąca się tymi, którzy podczas polowań winni się stać zwierzyną miast myśliwymi. I ja sam przez te wszystkie szczyty i przeciw szczyty nieobecności w klatce tą zwierzyną stać się musiałem, gonion niczym królik przez psy wojny, świadków Malara i innych łowczych, którzy poczynili sobie w krainie wiecznych łowów urządzić arenę walk o przetrwanie. Ciesząc i napawając polowaniami, które odbywają się na nieszczęsnych trepach, które w bramę wpadli, jako ja wpadłem, powiadam wam raz jeszcze. Kraina wiecznych łowów, dżungla na dnie kanionu, otoczona górami, szczytami, których przejść nie jest w stanie żaden gigant, żaden krwawnik, czy nawet najpotężniejszy czaromiotacz. Nad nią zaś wysoko, na siedmiu rosłych gigantów, więzienie, krypta, w której musiałem walczyć z innymi nieszczęśnikami o chociażby jeden pierdolony łyk wody, aby nie skonać podczas walk na arenie spragnienia. Dżungla łącząca sobie wszystkie warstwy Tartaru, po których trzeba poruszać się bezszelestnie, aby nie stać się zwierzyną dla polujących, wiecznie czujnych sługusów Lamparta czarnej krwi, która to czarna niczym heban krew zwiastuje klątwę likantropii. Przemierzyłem je wszystkie, każdą z osobna i dziś znam jak własną kieszeń. Cienistą dzicz kolotysem zwaną, gdzie każda roślina, każdy najmniejszy robak, każda chędożona kolorowa żabka czyha tylko, aby wyssać szpik z waszych kości. Gdzie garilony o sześciu, a nawet i ośmiu potężnych łapach
Fatchy, o umyśle człeczyny, a wyglądzie robaka, przybierając niewidzialną formę, gdzie złudne bestie, ogromne pająki i gorgony czyhają tylko, aż popełnisz jeden najmniejszy chędożony błąd. Wymarłe lasy, minety, z którego piaskowe wichry gotowe zdzierać skórę z twarzy podróżnych, pozostawiając samą ogołoconą czaszkę. Pustkowia, będące celem gniewu i dezaprobaty władcy burz Talosa, który gardząc malarem ciska na jego arenę pioruny z niebios niczym deszcze, rujnując, niszcząc i spopielając. Bagna czarnego śniegu, porpatyk, z którego zaspy wypalać skórę i kości potrafią niczym kwasy siarczyste z samego dna otchłani. Bagno, na których dusze zdrajców, kłamców trawionych wieczną zawiścią i zazdrością tłoczą się na niewielkich wysepkach w obawie przed władcą guli, który łodzią podróżując za wszelką cenę pragnie porwać je do otchłani. Pod mroki Elianafu, gdzie zamaskowane drowy w cienistym mroku niehonorową walką się parają, którego roślinność, toksyczne grzyby, inteligencją obdarzone przez samego Weyrauna, tak samo złe i przegnite jak sumienia mrocznych drowów. A wszystko to w akompaniamencie rzeki Styx, która wiecznie bałamuci głowy podróżnych, aby zabrać swym nurtem do najgłębszych czeluści otchłani, którego brzegów patrolują parszywe biesy, oddziały Batezu, porywając zagubione trepy i wcielając w szeregi armii na wojnach krwini. Aby przetrwać tam, trzeba wielkich wojów, heroicznych czynów, sprytu, determinacji, kusztu wojennego i twardego ostrza gotowego bojować nawet z samymi smokami. Potrzeba hardego czerepu, któremu nie w smak spotkać się twarzą w twarz z Kelemworem. Na nic błagania i skomlenia, albowiem takimi malar gardzi najbardziej. I to właśnie jego w krainie wiecznych łowów trzeba przekonać swą brutalnością, siłą i bezwzględnością, aby móc skorzystać nawet z najmniejszej mocy splotu. Wielu wrogów na swej drodze spotkałem, jednak żadnemu z nich nie życzę chociażby dwóch oddechów w samym sercu Tartaru, gdzie kraina wiecznych łowów znajduje się, gdzie nieszczęśnicy w krypcie walczą o każdy łyk wody, a co zjesz, musisz wpierw sam upolować. No tak, 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 Kalewarze, to co? Komu kolejeczkę?